Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu będziemy mówić o niesamowitej, zdolnej aktorce, która w Polsce zdobyła rozpoznawalność, choć nie zawsze przypadały jej pierwszoplanowe role. Dziś jej słowami opowiem Wam, dlaczego tak było. Zobaczycie też, jak wyglądała jej kariera, która była dość dużym zaskoczeniem nawet dla samej pani Marii, ponieważ po trudnym, a momentami wręcz nawet traumatycznym dzieciństwie, jakiego doświadczyła, niełatwo było jej się przebić przez swój własny pancerz, który wytworzyła jako dziecko. Później jednak udało jej się stworzyć szczęśliwą rodzinę, która niestety, jak to w życiu, nie była wolna od trosk. Będzie więc jak zawsze opowieść o aktorce, ale także o człowieku. A wiem, że jest tutaj wielu fanów i wiele fanek niesamowitego talentu, a także charakterystycznego, nie wiem właściwie jak to opisać, bo to nie jest tylko charakterystyczny wygląd, ale także cała charakterystyczna aura pani Marii, którą ja osobiście bardzo lubię, więc jeżeli należycie do tego grona, to oczywiście zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Pamiętajcie także, że będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie subskrybentami mojego kanału. Jeśli tylko to, co robię, Wam się podoba, oczywiście, jeśli odwiedzacie mnie regularnie, to tym bardziej myślę, że nie ma się co przed subskrypcją wzbraniać, więc zapraszam serdecznie, a teraz już zaczynajmy. Maria Pakulnis urodziła się 2 lipca 1956 roku w Giżycku. Jak sama mówiła, od najmłodszych lat była zdana głównie na siebie. W domu niestety nie otrzymała ciepła, poczucia bezpieczeństwa, jakiego chyba oczekuje każde dziecko i które kojarzy się z tym ogniskiem domowym. Dlaczego tak się stało? Wszystko przez to, że jej rodzice byli mocno poturbowani przez wojnę. Moje dzieciństwo tkwi we mnie jak zadra. Nie rozliczyłam się z nim. Od dziecka wiodłam samotne, dorosłe życie, wyznała później w gali. Moi rodzice, poturbowani przez wojnę, nie potrafili odnaleźć się w normalnym życiu. Nie umieli pogodzić się z tym, że wszystko stracili. Musieli opuścić swoje domy. Żyliśmy razem, ale jakby obok siebie. Pusty dom, głód i wszechobecna bieda. Niestety, oczywiście, jak to po wojnie nie przelewało się, więc pani Maria wspominała, że jej dom raczej wspominała jako pusty z tego powodu, że rodzice byli zabiegani, każdy zajmował się sobą. Wspominała też głód z powodu właśnie tych niedostatków pieniężnych. I ogólnie ta bieda zresztą towarzyszyła nie tylko ich rodzinie. Ojciec, który wcześniej był zesłany na Sybir, niestety nie otrząsnął się po tej traumie. Odreagowywał alkoholem wszystkie smutki, które tkwiły w jego pamięci. Natomiast mama sama nie udźwignęła tego ciężaru. Również dopadły ją problemy emocjonalne. Być może to była depresja. W każdym razie rodzice nie do końca właśnie poradzili sobie z tą sytuacją. Aktorka więc przyznawała, że najbardziej brakowało jej czułości, ale ogólnie tego, żeby ktokolwiek zwracał na nią uwagę, żeby czuła się ważna. Doświadczyłam naprawdę wielkiej biedy, głodu, strachu, takiego totalnego braku poczucia bezpieczeństwa, własnej wartości. Nigdy nie byłam przytulana ani kochana. Nigdy nie usłyszałam, że jestem dla kogoś ważna, że jestem ładna, fajna czy mądra. Z beznadziei jednak wyrwał ją sport, w którym mogła się zatracać, ponieważ jeżeli chodzi o życie rówieśnicze, o to jak radziła sobie w szkole, to również właśnie ta sytuacja domowa mocno się tutaj na niej odbiła i raczej była dzieckiem dość wycofanym, samotniczym, takim, które nie szukało towarzystwa przyjaciół. Sport pozwalał jej zająć się czymś i pozwolił też na marzenia, których wcześniej nie miała, albo jak sama mówiła, były nieco rozmyte te marzenia, które się jednak pojawiały. Dołączyła do drużyny łyżwiarek. W sztafecie zdobyła nawet wicemistrzostwo Polski. Obozy, na których trenowała, były dla niej możliwością, by choć na chwilę oderwać się od szarej rzeczywistości, otworzyć się i zacząć nawiązywać bliższe relacje, czytamy w Onecie. Ale jedno myślę, że dzisiaj nas magnetyzuje, a już na pewno tak było też w dzieciństwie, ponieważ oczy pani Marii są hipnotyzujące i takie były od zawsze. Zwracała nimi swoją uwagę, jak mówi, zawdzięcza je przodkom. Jest bowiem pierwszym pokoleniem urodzonym w Polsce, ponieważ rodzina pochodzi z Litwy. I wszyscy na zdjęciach mają takie oczy. Przepastne, niebieskie, przezroczyste, wyraziste.
Tam jest wszystko, można się w nich zgubić. Nie będę ukrywała, że w momencie, kiedy zaczęłam uprawiać zawód, w tamtych czasach kręciłam dużo filmów i zawsze o tym mówiono, wspominała aktorka. Nieśmiałości jednak sport nie zwalczył, pozostała. Młoda Maria nadal trzymała się raczej na uboczu. Nic też nie zapowiadało tego, że będzie wspaniałą aktorką, ponieważ jeżeli chodzi o przedstawienia szkolne, raczej od nich stroniła, bo myślała, że trema po prostu nie pozwoli jej wyjść przed ludzi i przemawiać. W okresie liceum natomiast pierwszy raz poczuła, co to jest miłość, pierwsze zauroczenie, pierwsze uczucie. Miała pierwszego chłopaka, który jednak po maturze zdecydował się wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Ona nie zdecydowała się na taki krok. Później kolejny chłopak, Bogdan, to chirurg, który również próbował nakłonić ją do wyjazdu za ocean. Pani Maria została, choć sami przyznacie, że wizja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych z chirurgiem była kusząca, ale nic z tych rzeczy. Pani Maria natomiast myślała o tym, żeby zostać pielęgniarką. Już szkoła średnia przygotowywała ją do tego fachu. Chciała później pójść na studia pielęgniarskie, by móc od razu też pracować, pomóc rodzinie finansowo. Jednak powiedziałam wam, że nic nie wskazywało na to, że może mamy tu materiał na przyszłą aktorkę, ale wycofuję się trochę z tych słów, ponieważ jednak była jedna osoba, która zauważyła ten potencjał u pani Marii. Była to jej polonistka z liceum właśnie, która przekonała ją, że koniecznie musi pójść na przesłuchania do szkoły teatralnej. Tak się też stało, a pani Maria egzaminy przeszła bez najmniejszego problemu. I tak właśnie dziewczyna, która wcześniej właściwie nie ruszała się z Giżycka, wyjechała do stolicy. Cały swój dobytek, jak wspominała, była w stanie spakować w jedną walizkę. Niestety oczywiście był problem finansowy, ale kiedy okazało się, że czeka na nią miejsce w akademiku, a także, że dostała stypendium, wszystko się ułożyło. I można powiedzieć, że pani Maria wtedy narodziła się na nowo, bo odkryła w sobie coś, co ją wyróżnia, coś, co sprawiło, że komunikowała się z innymi, że nagle otworzyła się na świat. Niewiele brakowało, a w ogóle bym nie przyjechała. Rodzina nie miała pieniędzy na moje studia. Miałam iść do pracy, po to skończyłam 5-letnie studium medyczne, żeby mieć zawód, zarabiać na życie i pomagać rodzinie, mówiła w gali. Na studiach poznała także kogoś bardzo ważnego dla siebie, przyjaciółkę, Agnieszkę Kotulankę. Panie przez 6 lat studiów bardzo się z sobą zżyły. Agnieszka była moją najwierniejszą przyjaciółką. Ja pochodziłam z Giżycka, dlatego dostałam miejsce w domu studenta, w samym sercu stolicy. Agnieszka mieszkała pod Warszawą, dlatego jej akademik nie przysługiwał. Codzienne dojazdy były dla niej uciążliwe, więc często zostawała u mnie na noc. Spałyśmy razem na wąskiej pryczy, mówiła pani Maria. A odcinek o pani Agnieszce już kiedyś zrobiłam, zapraszam was tutaj, znajdziecie go w karcie. Ale na studiach poznała też kolejną miłość, tym razem poważniejszą. Chodziło o Marka Brzesińskiego, starszego od niej o 7 lat reżysera. I jeszcze wtedy objawiała się jej skromność i brak pewności siebie, bo miała powiedzieć, że była w szoku, że taki mężczyzna zwrócił na nią uwagę. Ja tutaj nie widzę niczego zaskakującego. I uczucie między nimi wybuchło, kiedy reżyser zatrudnił ją do swojego przedstawienia dyplomowego. Ona jednak myślała o stabilizacji, on na razie w ogóle o tym nie myślał, dlatego tak naprawdę ta relacja okazała się dość szybko być dużym błędem. Pani Maria natomiast skończyła studia, pierwsze kroki stawiała w teatrze. Przez krótki okres związana była z teatrem w Słupsku, później ze stołecznymi, współczesnym, dramatycznym czy Ateneum. Stamtąd trafiła także na plan filmowy. Debiut miał miejsce w 1978 roku w Białym Mazurze. Później były kolejne filmy, takie jak Dolina Isy, czy Bez końca, a także Dekalog 3. Natomiast na wyróżnienie na pewno zasługuje występ w Jeziorze Bodeńskim. Aktorka otrzymała za ten występ Złote Lwy na Festiwalu Filmów Fabularnych. Nagroda sprawiła, że wielu reżyserów zaczęło zwracać na nią uwagę. Natomiast sama po latach wspomina, że jednak w tym okresie niestety dopadła ją ta szuflada, o której bardzo często wspominam, ale jest to naprawdę bardzo trudne, bo oczywiście otrzymuje się jakiś wachlarz propozycji, ale kiedy one są zwykle takie same, bardzo trudno z tej szuflady wyjść. Pani Maria trafiła do szuflady kobiet dojrzałych, raczej takich poważnych. Jak sama mówiła już w szkole, grałam pod stolinę, a nigdy amantki. Mnie się wydaje, że jak się urodziłam, to byłam już stara, miałam starego ducha. Nie miałam takiej frywolności. Nie wiem, taka się po prostu urodziłam, mówiła w Dzień Dobry TVN. Ale to nie znaczy, że później nie dostawała ról, za które zostawała
odznaczana, nagradzana za kreację w Siegfriedzie. Została odznaczona nagrodą aktorską, a także złotym ekranem od czytelników pisma Ekran. Role także przyniosły jej nagrodę Zbyszka Cybulskiego. Udało jej się trafić także na właściwego mężczyznę, więc również w życiu prywatnym wszystko zaczęło się układać znakomicie. Ale oczywiście, jak to bywa w historiach życiowych, o których Wam zwykle opowiadam, życie nigdy nie jest proste, po nitce do kłębka, ale czasem gdzieś się zaplączemy tą nitką. I tutaj też tak było, chodzi o Krzysztofa Zaleskiego, ponieważ para spotkała się w warszawskim Teatrze Ateneum, ale pan Krzysztof był wtedy żonaty. Miał także małą, zaledwie 3-letnią córeczkę. Pani Maria nie chciała rozbijać tego małżeństwa. Oboje postanowili, że zostaną przyjaciółmi. Jednak po czasie los zdecydował inaczej. Małżeństwo i tak chyliło się ku upadkowi, a oni byli sobie coraz bliżsi. Trafiło nas, patrzyliśmy sobie w oczy, słuchaliśmy jazzu. Pamiętam, że zaimponowało mu, że mam w domu płytę. Byliśmy sobą zafascynowani. Po roku, kiedy jego małżeństwo się rozpadło, zdecydował się zamieszkać z panią Marią. Pamiętam, jak nocami siedzieliśmy w maleńkiej kuchni wynajmowanego mieszkania. Jedliśmy chleb z ogórkiem, piliśmy setną herbatę i gadaliśmy o wszystkim. Przy nim odkryłam świat, uczyłam się nowego życia, mówiła w życiu na gorąco. Po 3 latach para zdecydowała się wziąć ślub. A aktor Adam Ferency udzielił im nawet własnego mieszkania po to, żeby mogli wyprawić wesele. Sukienka była, jak mówiła pani Maria, zwyczajna, z indyjskiej bawełny. Już wtedy miałam hopla na punkcie butów, więc robiłam je na zamówienie. Wyszły pięknie, ale niestety nieco ciasne i niewygodne. A gdy wyszliśmy z urzędu, stał przed nim cały zespół współczesnego i śpiewał nam songi, wyznała aktorka. Dodawała, do teatru przyjeżdżała raz w tygodniu pani Cielęcinowa. Kupiłam mięso na obiad weselny, który miałam sama przygotować. Koleżanka odwiozła mnie z tymi pakunkami do domu i kiedy zamykałam drzwi samochodu, przytrzasnęłam sobie palec wskazujący. Chyba jednak pani Maria trochę żałowała, że nie było sukni z welonem, ponieważ na Instagramie później dodawała zdjęcie, gdzie grała rolę właśnie panny młodej z welonem i podpisała, że przynajmniej wtedy mogła ten welon założyć, więc na szczęście dzięki temu, że jest aktorką, to jej się później udało. Wśród jej pamiętnych ról zdecydowanie można wspomnieć Ekstradycję, gdzie grała kobietę zdeterminowaną i niebezpieczną. I właśnie później widzowie przez pryzmat tego niezwykle popularnego serialu troszeczkę oceniali panią Marię i też ona była taka postrzegana w ten sposób, jako ktoś taki niebezpieczny, nie do końca przystępny i co paradoksalne najbardziej w tej sytuacji, nawet środowisko zaczęło ją tak oceniać jako osobę trudną we współpracy i tak dalej. Właśnie przez pryzmat tej najpopularniejszej roli. Ja rozumiem, że widzom się to może zdarzyć, ale środowisku? Serio? Aktorka nie kryła rozżalenia. Miała problem z pozbyciem się tej etykietki. To absolutna bzdura, ale ta opinia powodowała kłopoty zawodowe, mówiła w gali. I choć jak widzicie, aktorstwo nie zawsze jest wdzięczne, no powoduje różne problemy, to jednak aktorka mówiła, że w życiu dawało jej dużo, choć niestety mimo wszystko nie udało jej się wyzbyć tych nie do końca pozytywnych energii, emocji, które niosła ze sobą przez życie aż od dzieciństwa. Na pewno aktorstwo jest dla mnie formą terapii, próbą odnalezienia mojej tożsamości, odpowiedzenia sobie na pytanie, kim jestem, mówiła w Onecie. Dzięki tej pasji, dzięki temu, że się realizowała, umiała jakby troszeczkę oddzielić te lęki, te rzeczy, które ją denerwowały od tego, co przynosiło jej prawdziwą radość i dzięki temu potrafiła sobie balansować na tej granicy właśnie tych dwóch światów. Tyle szczęścia nie miał niestety jej brat, który bardzo młodo zmarł na zawał w wieku zaledwie 33 lat. A pani Maria, mimo że kochała grać, nigdy bardzo nie walczyła o rolę w kolejnych filmach. Jak sama mówiła, nie chciało jej się chodzić na branżowe imprezy, na których niejednokrotnie w pewien sposób tak kuluarowo też można było otrzymać tego typu role. Sama uważała siebie za aktorkę teatralną. To sprawiło jednak, że przez długi czas grała albo role drugoplanowe, albo raczej w telewizyjnych przedsięwzięciach, a nie na dużym ekranie. Możecie ją pamiętać z Zabij mnie glino, później Obywatel piszczyk. Wszędzie tam grywała bardzo silne, zdecydowane kobiety. No i to jest troszeczkę paradoks, bo nie wykluczam oczywiście, że w dorosłym życiu pani Maria była taką silną i zdecydowaną dziewczyną, ale to, że umiała je zagrać przekonująco, że właśnie wszyscy tak ją postrzegali, myślę, że jest niesamowitym aktorskim sukcesem po tym, co opowiedziała nam o swoim dzieciństwie. Natomiast później sama mogła przekonać się, jak to jest być matką i dać życie. Bo po 3 latach od ślubu urodził się syn Jan.
A pani Maria mówiła, że w rodzinie, w małżeństwie była najszczęśliwsza na świecie, choć ich rodzina należała raczej do włoskich familii, nie brakowało w niej emocji. Mieliśmy wspólne pasje, lubiliśmy razem podróżować, bawić się, tańczyć. To był kolorowy czas, pełen miłości i wybuchów, bo bycie razem to nigdy nie jest tylko sielanka. Nasz dom był nieco szalony, artystyczny, ale żył. Byliśmy jak włoska rodzina i zawsze się wspieraliśmy, na dobre i na złe. Jak wspominała, z synem mieli może nie do końca standardowe, ale bardzo bliskie i fajne relacje. Zależało jej, by syn nie wyrósł na mamin synka, jak przekonuje, swojej misji dokonała. Byłam wymagającą matką, a jednocześnie czułą i zwariowaną. Nigdy nie chroniłam go pod kloszem. Od małego wypuszczałam na trudne wyjazdy, gdzie trzeba było się uczyć zaradności, odwagi, samodzielności. Co roku jeździł i nigdy nie trzęsłam się, że coś mu się tam stanie. Nasze relacje były szalone. Może z racji tego, że całe życie uprawiałam taki szalony zawód? Nie było w tym uporządkowania, co wypada albo nie wypada. W wieku 40 lat nauczyłam się jeździć na nartach, żeby towarzyszyć Jankowi na stoku. Oczywiście pewne rzeczy starałam się synowi zapewnić, podać na tacy, zwłaszcza kiedy zostaliśmy sami. Ale aktorka przyznawała też, że zawsze mogła liczyć na swojego męża. On mówił o żonie. Ona potrzebuje bezwarunkowej akceptacji, a to bywa niełatwe. A ona przyznawała, Krzysztof miał wielką wrażliwość na drugiego człowieka, silną osobowość, niezmienne poglądy na temat życia, pracy. Rzadko zdarzają się tacy ludzie. Pan Krzysztof Zaleski wyreżyserował też wiele spektakli, w których grała aktorka. Ślub Gombrowicza, Burzę Szekspira, Operę na trzy grosze, Brechta. W filmie zagrali tylko raz, w Konsulu. I chociaż przez 27 lat tworzyli udane małżeństwo, nie obyło się także bez kryzysów. Ten przyszedł, kiedy w życiu pana Krzysztofa pojawiła się inna kobieta. Chodzi podobno o Joannę Trzepiecińską. Finalnie jednak wrócił do żony. Niestety w 2006 roku okazało się, że choruje na raka mózgu. Przeżyliśmy razem dwa straszne lata odchodzenia. Byłam przy nim non-stop, wspominała aktorka. Pan Krzysztof zmarł w 2008 roku w wieku zaledwie 60 lat. Pani Maria nie ukrywała, że miała duży problem, żeby podnieść się po tym ciosie. W tym ostatnim czasie, w pełnym wymiarze, oboje zrozumieliśmy, że całe życie bardzo byliśmy dla siebie bliscy i bardzo oddani. Mogę go nazwać moim mistrzem, mówiła później w polskim radiu. Nie kryła również, że trudne było dla niej patrzenie, jak syn musi żegnać się z ojcem, z którym był bardzo zżyty. I na dodatek ten okres właśnie choroby pana Krzysztofa przypadał na najtrudniejszy dla nastolatka czas, okres liceum. Ale syn później mówił: jesteśmy z mamą przyjaciółmi na śmierć i życie. Zawsze sobie pomagamy, wspieramy się. I nawet syn pomaga pani Marii czasem w pracy. Jak przyznaje aktorka, czasem czytają razem scenariusze, bo syn robi karierę w branży filmowej. Nakłonił także ją do tego, żeby odważyła się przyjmować większe role w teatrach Szóste Piętro i Kamienica. Sam pomagał jej wybierać rolę. Nie przypuszczałam, że moje relacje z synem będą takie wspaniałe, ale to nie jest synuś mamusi. Mamy zdrową relację, jesteśmy do siebie podobni, mówiła w Świat i Ludzie. I to bardzo fajne, kiedy dorosły syn jest w stanie wspierać swoją matkę i być dla niej bardzo dużą radością i wsparciem, mimo że prowadzą dwa niezależne życia i że mama bardzo dba o to, żeby ta relacja była relacją dwojga dorosłych ludzi. Janek się wyprowadził, mieszkamy niedaleko siebie i w trudnych sytuacjach mam poczucie, że jest. Czasami potrafimy nie widzieć się miesiąc, ja pracuję, on pracuje, życie toczy się szybko, ale jeśli tylko ma czas, zawsze wpadnie, chociaż na chwilę, pomoże, jak sobie z czymś nie poradzę. Najbardziej wzrusza mnie tym, że od czasu do czasu przychodzi i mnie przytula. Ja czasami trochę tężeję, a on mówi: mamo, no przytul się, nie bój się, bo wie, że od dzieciństwa miałam z tym problem. I we mnie wtedy coś pęka. To jest najpiękniejsze, co można dostać i usłyszeć od dorosłego syna. Pani Maria w ostatnim czasie mam wrażenie, że również zawodowo rozkwitła, ponieważ kontynuuje swoje występy. Mogliśmy ją oglądać w serialach Psie Serce, Na Wspólnej, Pierwsza Miłość, Kafe Rozdroże, ale nie porzuciła nigdy pracy w teatrze i na wielkim ekranie. Zajmowała się także dubbingiem i mogliście ją słyszeć jako tę Cruelle de Mon, co to prześladowała Dalmatończyki. Pracowała też przy Harrym Potterze. Odcisnęła także swoją dłoń w Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach. Po śmierci męża znalazła też trochę czasu na pasję. Zaczęła medytować, więcej ćwiczyć. A w jej życiu pojawiło się także dwóch futrzanych przyjaciół i to też jest wpływ syna, który powiedział mamie, że powinna mieć kotka. Miał być jeden, a są dwa. Ma dwa koty,
Fiodora i Wierę. Załatwialiśmy formalności, mówię do syna, idź po naszego Fiodusia, pakuj go do koszyka. Janek po chwili przychodzi i mówi, chodź mamo, musisz coś zobaczyć. Idę, patrzę, a nasz Fioduś leży w objęciach z innym małym kociakiem i sobie słodko śpią. I Janek pyta, jak ja mam je rozdzielić, nie potrafię. Wahałam się sekundę, dobrze, to bierzemy dwa. Te koty są jak psy, to jest taka mądra rasa, kochająca ludzi. Reagują na każde słowo, które do nich wypowiem. Leczą moje smutne nastroje, wiedzą, kiedy jestem chora. Natychmiast wszystko czują, zawsze są przy mnie. Prawda, zwierzęta to najlepsi przyjaciele człowieka. Myślę, że właśnie to jest wspaniałe, że bezwarunkowo jesteśmy w ich centrum i za to chyba najbardziej je kochamy. Pani Maria natomiast bardzo lubi również oddawać się przyrodzie w wolnym czasie. Uprawia ogród. Moją polisą na życie, mimo tego, co w życiu przeszłam, jest pogoda ducha. Umiem cieszyć się każdą drobnostką. Cieszy mnie, że koty mnie obudzą, że do mojego ogródka przylatują ptaki z lasu, czasami nawet okazy, których nie znam. Idę ulicą i widzę, że ktoś obcy uśmiecha się do mnie bezinteresownie, to ja też się uśmiecham do ludzi i witam ich oczami. Cieszę się, kiedy widzę na ulicy starszych ludzi, którzy drepcą, trzymając się za rękę. Pani Maria także gotuje i to jest jej wielka pasja od lat. Nawet w 2017 roku wydała książkę z przepisami kuchni włoskiej, śląskiej i mazurskiej. Ceny kuchenne. Media donosiły także o sympatii pani Marii i pana Jana Frycza, natomiast od żadnego nic na ten temat nie padło, więc ja tutaj tylko wam przywołuję, bo zaraz ktoś w komentarzu mi napisze, że nie powiedziałam. Ale ja nie mówię jako pewnik przyjmować rzeczy, które nie są potwierdzone, więc... Choć pani Maria przyznała, że bardzo chciałaby być kochana i że nie wyklucza, że jeszcze kiedyś otworzy serce na kogoś innego niż jej syn i koty. Tak prawdziwie, bez udawania i walki, staram się patrzeć w przyszłość z optymizmem. Chcę wierzyć, że wszystko co najlepsze jeszcze przede mną. I teraz dla niej piękny czas, ale jak sama mówi, bez grania nie byłaby do końca szczęśliwa. Tyle przeżywam, tyle pięknych rzeczy zrobiłam, również zawodowo, że już nie muszę przed nikim zdawać egzaminu, bo ja jeszcze żyję, świetnie się trzymam i czekam na propozycje. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć panią Marię w Planecie Singli 3, gdzie wcieliła się w matkę trzech synów, a także w serialu Żywioły Saszy Ogień, a także Osiecka, gdzie zagrała matkę głównej bohaterki. Kiedy dowiedziałam się, że mam zagrać Marię, matkę Agnieszki, zetkało mnie ze szczęścia. Wszystkie wspomnienia wróciły. Poznałam Agnieszkę w latach 80., gdy miałam 26 lat. To był mój trzeci sezon w teatrze. Mój mąż Krzysztof reżyserował spektakl Niech no tylko zakwitną jabłonie z jej piosenkami, wspominała aktorka. A pani Maria przekonuje, że tempa nie zwalnia, odnalazła wewnętrzny spokój i czeka po prostu na to, co przyniesie jej los. Nie wiemy, co będzie jutro, dlatego każdy dzień trzeba dobrze przeżyć, cieszyć się każdą chwilą. Mówiła w jednym z wywiadów i myślę, że jest to wspaniałe zdanie na zakończenie. A jeżeli nie wiemy, co przyniesie nam los, to pozostaje nam tylko życzyć, żeby pani Marii przyniosło jeszcze naprawdę wiele wspaniałych ról, w których będziemy mogli ją oglądać, bo przecież jest to niesamowita przyjemność dla nas, żeby docenić jej niesamowity kunszt, warsztat i role, które przez lata nam serwowała, nawet jeżeli były to role mniejsze w tych najbardziej popularnych, czy to filmach, czy serialach, to jednak trudno się nie zgodzić, że ciężko przejść koło pani Marii i tych niesamowitych oczu, a także jej talentu obojętnie, więc trzymam kciuki za tę rolę w przyszłości i mam takie wrażenie, że jest ich coraz więcej, to bardzo dobra tendencja. Więc pozdrawiam panią Marię, a was serdecznie zapraszam do tego, żebyście zostawili w komentarzu wasze wspomnienia z panią Marią związane, wasze ulubione filmy, a być może jakieś wasze marzenia aktorskie związane z tą aktorką na przyszłość, czy też życzenia dla niej. Oczywiście będzie mi bardzo miło to czytać. Pamiętajcie, że tutaj macie inne odcinki, które warto zobaczyć. Może nie widzieliście ich na moim kanale do tej pory, a jeśli macie jeszcze trochę czasu, to będzie mi miło, jeśli spędzicie go ze mną. I pamiętajcie, że 3 razy w tygodniu publikuję swoje odcinki, wtorki, czwartki, soboty się widzimy lub kiedy tylko chcecie. Buziaki, dzięki wielkie, trzymajcie się, pa!